My robimy sobie magazyn taki. Ale ten weekend już, znaczy w tym tygodniu już nie robimy. To tylko wrzucimy firmę. Brawo! Hey!
jest to, co kurwa! Gramy, gramy, rzymy! Jest ze mną Damian Szczesiak ze startu Szawin. Napastnik. Wygryzłem pana chyba już. Dobra. Od nowej rundy na blue screenie ty siedzisz. Koniec kariery, zobacz, koniec rundy. Człowiek dowiedział. Skromny chłopak w Skromnicy. Ale żarciki dzisiaj, co panowie? Tak skromnie wygrywamy w Skromnicy. Dobra. Ja będę parek lekki, nie? To by było na tyle. O, sponsor ogólnie u nas widać, że jest. Auta nam wykupił nowe. Audi. Na razie jedno. Na razie jeździ nim trener. Dziwne. To takie są te zakulisowe. Te. Witamy z Wróblewa, świeżo po zakończonym meczu Sokół Skromnica kontra Start Szczawin. Z nami delegacja, silna delegacja Startu Szczawin i chyba uśmiechnięta, zadowolona. Tak jest. Panowie, po takim meczu, po wielkiej walce, wygrana 2-1 i chyba bardzo dobre zakończenie tej rundy. Chyba też dobrej rundy dla was, jak to ocenicie? No, powiedz tam. A według mnie to bardzo dobre zakończenie rundy, dawno tak nie mieliśmy, jeden z lepszych sezonów, wiadomo, tak? Walka dzisiaj była też do końca, pokazaliśmy, że potrafimy mimo wszystko, boisko nie sprzyjało, przeciwnik postawił duże warunki, tak, trzeba było walczyć, tak, udało się strzelić pod koniec dwie bramki, bardzo ładne zresztą, jesteśmy zadowoleni. Do przerwy, natomiast bardzo nietypowy wynik jak na B-klasę, 0-0 i tutaj wielu obserwatorów, w tym my, byli zawiedzeni troszeczkę, zanosiło się na taki remis niespodziewany, później to rywal zdobył prowadzenie 1-0, no i co się wydarzyło i jak się zmotywowaliście, żeby w tej końcówce jeszcze te dwie bramki strzelić, w tym jedną piękną przewrotką? Rywal nas dzisiaj zaskoczył zupełnie, w pierwszej połowie nam nie szło, totalnie nic, zero z gry, zero piłek. Zmiany, trzeba dodać, że zmiany. Zmiany, tak, zmiany. Myślę, że w drugiej połowie się była motywacja, chcieliśmy wygrać ten mecz. Tym bardziej, że wiedzieliśmy, że drużyna ze Skromnicy ma ostatnie miejsce, 3 punkty i... Nie przystoi nam. Tak. Nie przystoi nam. Jeśli walczymy o najwyższe cele, to... Tak, tak. Chcemy jak najwyżej w tabeli zostać w tym sezonie. I później Liga Mistrzów. No właśnie, czyli plany ambitne w Szczawinie. Ambitnie, tak. Dlatego tak. To nie mogliśmy sobie pozwolić dzisiaj. Tak. Chociażby tytuł 8 Ligi Mistrzów to jest fajnie. Tak, to już jest zaszczytny. Ja bym się nauczał. Panowie, a ta bramka właśnie z przewrotki, czy kolega tak strzela też na treningach? Czy to Ja mu gratulowałem, to przyznam się, że po prostu farto. To znaczy, tak. Ja gram tutaj najdłużej. A czy kolega tak już wiele razy próbował, wiele razy z przewrotki próbował coś strzelić. No i w końcu mu się udało. No. Cieszymy się bardzo, że udało się przed kamerą hat-tricka dzisiaj. Jak ocenicie właśnie samą końcówkę rundy? Bo 3 wygrane mecze bodajże, tak? I kilka spotkań już bez porażki pod rząd. Co wpłynęło na to, że tak właśnie w tej drugiej części rundy jesiennej wam dobrze poszło? Znaczy, no jeśli mam być szczery, to myślę, że przede wszystkim widać u nas szeroką kadrę, młodą kadrę przede wszystkim, dużo chłopaków przyszło i po prostu no jakby cała runda, cały sezon tak naprawdę jest, widać, że gramy lepiej. Mieliśmy przeciwników, teraz tak naprawdę my zaczęliśmy od tych cięższych przeciwników, tutaj z meczu na mecz graliśmy było tak jakby dobrze, tak? Coraz łatwiej, motywacja była, tak, oczywiście mecz meczowi nierówny i staramy się zawsze jak możemy na 100%, no tutaj udało się rzeczywiście 3 mecze wygrać ostatnie, myślę, że zasłużenie, każdy mecz wygrany. No i tyle, no każdy przeciwnik ma wiadomo, ma swój poziom i nie można nikogo lekceważyć przede wszystkim, tak? To nie jest tak, że Skromnica jest do bicia i przyjeżdżamy tutaj, wiadomo, wygrywać mecze, tak? Pokazaliśmy to, że pokazali nam, że 0-0 do przerwy i no ciężko nam było, no bo to nie był łatwy mecz mimo wszystko, tak? Obawialiśmy się, tak, że może być gorzej. No właśnie, to co na wiosnę zobaczą kibice Startu Szczawin, oczywiście o ile będą mogli pojawiać się na waszych meczach. Włączycie się tam gdzieś do walki o tą pierwszą trójkę? Jest taka szansa? Pewnie, że tak. Na pewno. Przyszły sezon to już jak klasa raczej. To możemy obiecać, walka będzie na pewno. Trzymamy oczywiście top 4 na pewno, jak w Anglii.
Trzymamy panowie za słowo, życzymy też tego tytułu zdobycia ósmej Ligi Mistrzów. Dziękujemy. Oby jak najszybciej. Powodzenia, no i wielkie dzięki za występ Hat-Trick TV i za też tą piękną bramkę, którą mogliśmy nagrać dzisiaj. Dziękujemy. Dziękujemy. Pozdrawiamy panów B klasy. Pięć bramek. Pięciu meczów. Pięć bramek. Elegancko. Tak? Ja muszę wejść. Poszło. Dobra, jak jest z nami zawodnik, przedstawiciel Sokoła Skrobnica, zawodnik Dawid Sybiński. Zawodnik Człowiek Orkiestra, prawda? Tak, tak. Dawid, witamy Cię w Hat-Trick TV. Witam. Dzisiaj bez punktów na własnym obiekcie, tak należy to określić, tutaj we Wróblewie, gdzie rozgrywacie swoje mecze. Przegraliście jednak po fantastycznym boju, tak to trzeba powiedzieć, ze startem Szczawin. Wydawało się jeszcze 10 minut przed końcem tego meczu, że odniesiecie drugą sensacyjną, umówmy się, wygraną dla wielu tutaj widzów w tej rundzie. Jak ocenisz ten mecz właśnie ze startem? No ja powiem, że tak. Pierwsza połowa, no to trochę kopanina była i z naszej strony, i z przeciwników. Trochę było ciężko się odnaleźć na tym naszym niestety nierównym boisku. Niestety boisko nam utrudnia bardzo grę. Druga połowa już wyglądała lepiej, wchodziły powoli zmiany. Strzelona bramka Kryspina Kopytowskiego, która bardzo cieszy, bo naprawdę była ładnej urody. Bramka dla startu Szczawin według mnie kontrowersyjna. Przepraszam. No i no niestety końcówki mamy straszne. Jeszcze pracujemy nad tym, mamy teraz całą zimę na przepracowanie tego. Będziemy walczyć o to, żeby Sokół zdobywał tyle punktów, ile miał to w planach. Niestety teraz się to nie udało. Docierały do nas właśnie głosy o zwyżce waszej formy, o tym, że też kadrowo to wyglądało u was coraz lepiej. Chcieliśmy przekonać się dzisiaj na własne oczy i w zasadzie to wszystko chyba dostaliśmy, bo ja się nawet tutaj dziwiłem przez długimi fragmentami, patrząc na to, jak graliście z mocnym startem Szczawin w tej rundzie. Zastanawiałem się, jak to jest możliwe, że macie tylko 3 punkty i też zaliczyliście kilka bardzo wysokich porażek, takich no trochę typowych dla Sokoła w ostatnich latach. Ale chyba idzie właśnie ku lepszemu, prawda? Tak, idzie ku lepszemu i to zdecydowanie. To już pokazał początek rozgrywek. Nawet pierwsza kolejka przegrana w Swędowie z Huraganem 0-9 już pokazywała, że robimy pewien progres. W międzyczasie po rozpadzie Santosu Czerchów przyszło do nas kilku chłopaków, którzy no, dają dużo, dużo nadziei na to, że my naprawdę możemy zdobywać te punkty. Mimo że bez nich też może byśmy dali radę, ale no, z nimi jest to dużo łatwiej. Ogólnie mamy młody skład, chociaż jest mocno zmieszany, mam jednego 50-latka w drużynie, ale jest dobra perspektywa na przyszłość. Jeżeli się to nie rozpadnie i ludzie nie będą odchodzić, naprawdę będziemy zdobywać te punkty jak trzeba. Czy to jest tak, że grając w Sokole Skrobnica trzeba mieć wyjątkowo twardy charakter, bo przecież przegraliście kilkadziesiąt meczów pod rząd. Tutaj nawet byliście w gronie najsłabszych drużyn w Polsce, już gdzieś tam głośno tak, było też o tym. Tak. Ale jednak ciągle walczyliście, nie poddawaliście się. Widzę też niektóre te same twarze, czyli paru zawodników charakternych naprawdę. I czy tak właśnie jest, że trzeba mieć charakter, żeby po tylu porażkach się jakoś podnieść i zacząć punktować? Charakter tak, ale większe tu jest serce. My mamy naprawdę wielkie serce tutaj, każdy z chłopaków wie, że Sokół to jest, kiedyś to była drużyna niedzielna, tak, przychodzili sobie, przyjeżdżali z różnych zakątków województwa, przychodzili, pograli, na razie, do widzenia i tyle było z meczu. Teraz od kiedy, no ja tutaj troszeczkę przejmuję role niektóre, w klubie zaczyna się dziać coraz lepiej, tutaj jeszcze oczywiście trener Milej, któremu nie można nic umniejszać, też robi bardzo wiele dla klubu, staramy się, żeby to naprawdę wychodziło coraz lepiej i są efekty pomału. No właśnie, czyli kolejna wygrana już na wiosnę. Oby. Będziemy jej świadkami. Oby. To oczywiście, tego wam życzymy. Dziękuję bardzo. No i cóż, być może iść transfer jeszcze na miarę Rosario szykujecie. Niewykluczone, ale też no nie potwierdzam. Jeszcze my transfery robimy w trakcie rundy nawet. Teraz w trakcie rundy nam przyszło łącznie 9 chłopaków. Bardzo enigmatycznie na koniec Dawid Sybiński. Oczywiście życzymy wam udanych wyników, bo mecz dzisiejszy według mnie był udany w waszym wykonaniu. No i do zobaczenia na wiosnę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam Hat-Tricka i wszystkich kibiców piłkarskich.